wolontariuszką w diversity.pl i dzisiaj mam okazję porozmawiać z Maćkiem. Maćku, powiesz nam coś o sobie? Cześć Aneta. Nazywam się Maciek Przygoda. Pochodzę z Warszawy, znaczy nie wiem, może z przedmieścia, ale ja raczej jednak bardzo związany tutaj z tym miastem, gdzie się urodziłem i tutaj działam tak naprawdę od lat. Więc pracuję sobie w korpo, na przy okazji rzeczywiście jestem aktywistą od wielu lat i na rzecz społeczności LGBTQ+. Myślę, że coś tam robię. Okej, okay. Bardzo enigmatycznie. Mam nadzieję. Się dowiesz. Tak, mam nadzieję, zdecydowanie. Powiedz mi, jak obchodzisz Pride Month? Dzisiaj jeździłem rowerem po Warszawie, krzyczałem Happy Pride. Nie wiem, czy wszyscy to zrozumieli, ale jakby mi to się kojarzy właśnie, kiedy kilka lat temu byłem na Pride w Oslo i tam rzeczywiście w dniu Pride'a wszyscy krzyczeli się Happy Pride, chodzi do sklepu Happy Pride i była taka wspaniała atmosfera. U nas na tego trochę jednak wiadomo, że brakuje. Bo ten, myślę, Dzień Parady Równości jest taki najbardziej kolorowy rzeczywiście. Jakiś mężczyzna mnie wyzwał na ulicy dzisiaj od słowa na P. Jakby, no okej, okay, no zdarza się, ale miałem takie, okej, czyli moja ekspresja jest dobrze rozumiana, więc jakby świętował razem ze mną, więc jakby nie obrażał się. Okej, okay. To może od razu Cię zapytam, ponieważ poruszyłeś ten temat, to jak trochę powiedziałeś o tym, jak w tej konkretnej sytuacji zareagowałeś, ale jak reagujesz na homo, transfobię, bifobię w Polsce? Znaczy tak, na pewno żyjąc w Warszawie, żyję w bańce. I ta homofobia wobec mnie, czy inne fobie, o których wspomniałaś, nie są aż tak silne i obecne, myślę, jak wreszcie w polskich, w większych miastach przede wszystkim. To jednak tam, myślę, jest to bardziej odczuwalne. Bo jak wiemy, niestety Polska dzierży miano tego najbardziej homofobicznego kraju w Unii Europejskiej. No i nasz rząd, Kościół, który idzie ramię w ramię z rządem, no nie pomagają. No, a myślę, że jest gorzej, jeśli chodzi o taki właśnie poziom krajowy. Ale w takim życiu codziennym no, nie mogę narzekać. Tak jak mówię, okej, no znajdzie się ktoś, kto po prostu może mnie wyzwać, ale jakbym nie patrzę na to jakoś pod kątem, że to jest bardzo jakoś we mnie ukierunkowane. Po prostu trafiłem na jakiegoś po prostu złego człowieka. Tak naprawdę po Warszawie mogę chodzić jak chcę i czy w ten, czy w spódnicy, tak jak dzisiaj przyszedłem. I mi to, szczerze mówiąc, nie robi wiele. Jakby trochę chcę takie kijomrowisko wsadzać w tą Polskę i myślę, że taką terapią szokową da się coś skurać, ale jednak no, z duszą na ramieniu chodzę, jakby nie było. Jednak wieczorem, kiedy wracam, nie wiem, z klubu, no to się zastanawiam, czy aby na pewno ta spódnica jest okej, okay, czy czarna spódnica tak naprawdę, ktoś mógłby powiedzieć, czy są spodnie, jeśli się nie przypatrzy i po prostu luźne, czy coś takiego. No. No gdzieś ten strach cały czas jest, tak? Tak, chociaż niestety muszę powiedzieć, że z moich doświadczeń różnych, które w minionych latach miałem, czy to było w związku z organizacją Parady Równości, czy to było w związku z udziałem w programie Prince Charming, to najbardziej uderza mnie, myślę, ta wewnętrzna homofobia. Czyli jakby rzeczywiście najwięcej, myślę, obraźliwych wiadomości dostaję od innych gejów, czy to przez jakieś aplikacje randkowe i tak dalej. I to było albo przy Paradzie Równości, że po co się odnosisz, potem jakby przy programie to samo, że jakby czemu robisz z naszego środowiska pośmiewisko, jakieś takie rzeczy. I tego na pewno mam więcej, takich wiadomości wobec mnie, bo tak naprawdę to jest taka bezpośrednia homofobia, by powiedzieć, jakby homofobia, no hejt. Jednak uwarunkowany też jednak orientacją moją. A ta pośrednia, no to ta jednak właśnie wiadomo, ta z zewnątrz, z góry, samej góry, tak, rządowej. To ciekawe, że wspomniałeś o tych trzech rodzajach jakby homofobii, tak, która Cię dotyka. To jest, myślę, że ważne, żeby o tym powiedzieć i na pewno to jest trudne. No, mnie to gdzieś, jak opowiadałeś, gdzieś byłam z Tobą w tym i jakby dla mnie to było też trudne. No, mam nadzieję, że
nasz świat się zmieni. Dzięki takim osobom jak ty i dzięki naszym wywiadom, prawda? No właśnie, no. Taki trochę mój cel, jak wiecie, że taka praca u podstaw i takie właśnie, wiecie, chodzenie i mówienie w jakiś taki normalny, ludzki sposób o swoim życiu, o swoich doświadczeniach, o moim coming outcie, tym przed rodzicami, który był bardzo trudny, tym przed przyjaciółmi, który był trudny dla mnie, ale dla nich to było półka z masłem. Jakby było takie w stylu, no jasne, jakby kochamy cię dalej i to nic nie zmienia. I to jest po prostu ważne, po prostu żeby jednak mówić, działać, nie bać się. No bo nie jest jeszcze aż tak źle, jakby mogło być. Jakby, no pamiętajmy, że jednak jest tyle krajów na świecie, gdzie za homoseksualność są, no, są kary, łącznie z karą śmierci w wielu krajach. Więc to jest jakby tam odwaga mówić o tym, a tutaj no... Nie umniejszaj sobie, proszę. Nie, no, ale jakby to taka duża sprawa, no, jakby, no jednak żyjemy w trochę innej rzeczywistości i no i nie... No i mówię, no. A jak już wspomniałeś o tym, że trzeba mówić codziennie, to jakbyś miał opowiedzieć o tym, co robisz na co dzień, w jaki sposób działasz na rzecz społeczności? No, robię takie rzeczy na przykład jak tętowe spacery po Warszawie. I tutaj moim głównym jednak odbiorcą są osoby, które przyjeżdżają z zagranicy do Polski. Robię spacery po angielsku w większości. I dla mnie super jest właśnie to, że mogę im odczarować trochę tę Polskę. Pamiętam, że kilka miesięcy temu na moim spacerze był super facet z pokolenia, powiedzmy, wyżej, około 60 lat miał, z Irlandii. I on tak zaczął spacer tego, czy on się może czuć bezpiecznie w Warszawie. A ja wtedy taki pokazałem na siebie, miałem taką parasolkę i w ogóle jakąś tam dużą koszulkę i mówię, że jasne, w sensie jakby, że nie bój się, no bo moi znajomi nie ostrzegali przed Polską. I ja to często słyszę właśnie, że to jest z zachodu i jednak walczę z tym. Bo potem jak ktoś przyjedzie, to widzi, wow, jak w Polsce jest, może być super. Oczywiście nie wszędzie, ale w takim życiu codziennym, pójściu na miasto, w imprezowaniu. No zobaczmy, ile się dzieje na przykład w Warszawie, jeśli chodzi o różne queerowe wydarzenia. Ja od kilku miesięcy prowadzę Instagram Queerszawa, gdzie z grupą znajomych rzeczywiście agregujemy i promujemy różne wydarzenia queerowe w mieście. I tego jest tyle, że ja sam jestem w szoku. Jak wiedziałem, że się dzieje, że jest bingo, że jest karaoke, że jakaś impreza, że coś tam, a nagle tu dochodzi tyle wydarzeń dla każdej osoby. Ostatnio mi zachwyciło queerowe szydełkowanie dla osób nastoletnich. I to jest w ogóle taka bezpieczna przestrzeń dla tych dzieciaków, które się umawiają w niedzielę gdzieś tam w Warszawie i sobie szydełkują. I to jest po prostu takie, że kiedy ja miałem 15 lat, to nie było gejów, jakby, więc jakby dopiero gdzieś to odkrywałem, kiedy już potem był internet, no. Te dzieciaki urodziły się z internetem, no a ja no nie. No tak. W ogóle ujęła mnie ta koncepcja, że dzieciaki siedzą i szydełkują tak, w niedzielę. No, to jest cudowne. Super. No. Słuchaj, to jest w ogóle fantastyczne. Myślę, że powinieneś powtórzyć nazwę twojego profilu, tak, żeby wszyscy sobie zapisali. Więc zachęcam do obserwowania Queerszawy na Instagramie, czyli Queerszawa od Queer i Warszawa. Mamy naszą nawet queerową syrenkę z tęczową flagą, nazywamy ją naszą queerenką, queerenka. Więc no dzieje się, bo na przykład dla mnie super jest to, że mogę wspierać lokalne osoby performerskie. Teraz na przykład mieliśmy patronat nawet koncert raperki queerowej i to jest dla mnie moc, że rzeczywiście rap, który jednak był kiedyś bardzo męski. Jakby no, wciąż jednak jest ten patriarchat w rapie, ale kobiety już od iluś lat jednak doszły do głosu, dochodzą coraz mocniej, że wciąż walczą, a jeszcze queerowe kobiety, no to już jakiś kolejny poziom i to jest super, więc też polecam twórczość Alias, wspaniała raperka. Ja ją poznałem przez przypadek na festiwalu w Łodzi i się zakochałem od razu. Wspominałeś, że na co dzień pracujesz w korporacji. Czy masz może jakieś firmy polskie, które wprowadzają
w sposób, powiedzmy, wzorcowy politykę różnorodności i równości wewnątrz firmy? To znaczy, nie chcę wspomnieć konkretnie jakiejś firmy, bo bym mnie pomylił, jednak te firmy, ja na pewno nie są one, ich działania są bardzo obce często, jakby szczególnie tych różnych firm konsultingowych, ja nie wiem, czym oni się zajmują, są tacy wielcy i tyle osób zatrudniają, naprawdę super działają właśnie, na przykład na rzecz równości. I mogę mówić o działaniach, które widzę u nich, które są. Więc dla mnie też super są takie rzeczy jak ubezpieczenie dla osoby partnerskiej na takich samych prawach jak dla małżonka. I to jest rzeczywiście, tak powinno być, u mnie nawet w firmie tak jest, że mogę objąć ubezpieczeniem dodatkowym jakąś osobę i to jest super. Ale właśnie takie dni typu, że nie wiem, na ślub humanistyczny może być urlop tak samo jak na zwykły ślub, bo wiadomo, że zwykłego w Polsce się nie weźmie. I myślę, że generalnie jakby to bycie sobą w pracy jest super ważne. I ja na przykład u siebie w pracy założyłem tęczową sieć. Pracuję dla francuskiej korporacji BlaBlaCar. I pamiętam, że dla mnie było wielkim szokiem to, kiedy o tym wspomniałem kilka lat temu w Paryżu. I oni byli tacy, ale jak to można mówić o orientacji o sobie w miejscu pracy? Ja byłem taki, to ja z Polski przyjeżdżam i wam mówię, muszę mówić, że można być sobą. I rzeczywiście to zadziałało. I to zadziałało, ta sieć działa jakby na jakimś stopniu. Nie jesteśmy dużą firmą, więc jakby super spektakularnych działań nie mamy takich widocznych, ale jednak samo tworzenie bezpiecznej przestrzeni jest świetne i takie nasze spotkania naszej grupy raz w tygodniu krótkie, ale kiedy możemy sobie porozmawiać o jakichś takich tematach swoich, ale jednak z kolegami i koleżankami z pracy, to jest super. A właśnie jeśli chodzi o warszawskie, polskie firmy, polskie firmy. No, polskich firm nie znam za wiele, kilka znam rzeczywiście, które... Możemy zmienić nam z firmy w Polsce, tak. Ale to jest trochę jednak przykre. Na przykład dzisiaj rozmawiam z moim przyjacielem i mogę to powiedzieć, że on pracuje w Locie. I powiedział, że według niego to jest najbardziej po prostu queerowa firma w Polsce, jeśli chodzi o odsetek osób nieheteronormatywnych, bo jak się właśnie spojrzy, bo jak się spojrzy na biuro, jak się spojrzy na obsługę jakby w samolotach, bo to rzeczywiście jakby jest coś takiego, że jeśli chodzi o facetów na przykład, no to większość to są geje. Jak się zdarzy hetero osobnicy, to okej. Okej, niech już będzie. Ale rzeczywiście jakby procentowo jest naprawdę dużo i to jest przykre, że właśnie polska firma, z polskim kapitałem budowana z budżetu, tak musi te osoby naprawdę trzymać gdzieś tam. Jakby taka zasada jest trochę don't ask, don't tell, jak była kiedyś w USA w Voice na przykład. I to jest jednak przykre, no bo te osoby jakby nie są dostrzeżone jako naprawdę oryginalne, fajne, indywidualne osoby, tylko po prostu jako jakieś tam... Jest duża społeczność, a jakby nie ma odpowiedzi ze strony zarządu, tak? Tak, no i wszystkie takie bardzo wyślubowane zasady, jeśli chodzi o ubiór, że no mężczyźni nie mogą mieć tego, kobiety nie mogą mieć tego. I jakby ja rozumiem gdzieś jakieś zasady, no ale właśnie one są takie naprawdę bardzo po prostu jak z podróżka Sławławiu sprzed 50 lat i to mnie się trochę zmieniło. No tak, mówiąc o rzeczach, które się zmieniają, to chciałam Ci zadać pytanie jakby w temacie, który ja mam nadzieję, że się zmieni. A mianowicie Fundacja Diversity przeprowadziła, Diversity.pl przeprowadziła badanie wśród młodzieży i jego wyniki były dla mnie osobiście przerażające. Ponieważ wśród młodzieży 47% z nich miało myśli samobójcze, 17% dokonało próby samobójczej. Pytanie o powody to 8% z nich wskazuje orientację psychoseksualną, natomiast 7% tożsamość płciową.
Czy masz jakiś pomysł, jak możemy zaadresować ten problem, jakie działania na tę rzecz? No właśnie, myślę, że tutaj nastąpił regres, w sensie jakby jednak działania rządu, działania Ministerstwa Edukacji, no są krzywdzące. Myślę, że jakby one pogłębiły problem. Ja ostatnio nawet rozmawiałem, jadąc BlaBlaCarem, z kierowcą, który powiedział, że organizuje szkolenia dla różnych dzieciaków i powiedział, że też, że one są bardzo samotne, te dzieciaki. I rzeczywiście, że jakieś takie powstają odizolowanie od świata, że nie potrafią sobie komunikować. I ja nie, no jakby dla mnie jakby temat edukacji, bo szkoła to już jest dawno za mną, jakby to nie jest jakieś tam moje pole, które jeszcze super znam, ale wydaje mi się, że wykluczenie na przykład właśnie takiej edukacji właśnie o orientacji seksualnej, tożsamości, czy w ogóle po prostu spojrzenie na coś więcej, szerzej, na człowieka, po prostu jednego, drugiego, trzeciego ucznia, uczennicę, no to jest jakby dla mnie absurdalne. I wręcz, jak wiemy, nawet ostatnio Rzecznik Praw Dziecka zapowiedział, że będzie kontrolował szkoły, które ogłosiły, że zostały nagrodzone w konkursie jakby przyjaznych szkół. No i to też jest jakby po prostu, no myślę, że zniechęca osoby nauczycielskie w tych szkołach do działań, no bo boją się, że to jest ich praca i jednak, no nie wiem, no myślę, że tutaj jakby zmiany niestety rządu i podejścia, no to będzie ciężko. No ale na pewno super, że działają organizacje, które pozwalają jakby na, no, poza szkołą, ale jednak jest wiele rodziców, którzy chcą swoje dzieci edukować w taki, a nie inny sposób, jakby taki otwarty na siebie i nie patrzy na swoje dzieci pod jakimiś etykietami. Nawet jakby ja widzę to w swoich gronie przyjaciół, gdzie moje przyjaciółki w ostatnich roku, dwóch latach zostały mamami i one mówią, że jak to super, że mogę wychowywać dziecko w totalnie otwarty sposób i dla mnie to nie ma znaczenia, czy będzie mieć chłopaka, dziewczynę, czy jakby nie, czy nikogo nie będzie mieć. Ja chcę, żeby było szczęśliwe i w ogóle super, że ty też jesteś w tym otoczeniu tego dziecka, bo to też będzie takiej różnorodności mogło dorastać. No ale myślę, że tego brakuje. I właśnie nie po prostu ja oczywiście żyjemy w Warszawie, czy w innych miastach, gdzie jakieś te bańki powstają, są. No ale pamiętam taką sytuację z czasów promowania Parady Równości, kiedy po ulicach Warszawy rozdawały się takie tęczowe krówki i mieć taki koszyk z krówkami, no wszystko super, fajnie, znaczy w papierku właśnie data parady i gdzie ruszamy. I jakieś dziecko do mnie podeszło i pyta się, czy może cukierka. I matka, która szła po dziecko, mówi, że nie wie, bo to tęczowe. I to jest przykre, że takie dziecko już w wieku, takie nie wiem, mogło mieć 5-6 lat, jest na takim toksycznym jednak gruncie. Jakby ja też rozumiem, że tam dochodzi dużo niewiedzy, strachu tej matki. No ale jednak dziecko niczemu winne, już jest wychowywane w sposób naprawdę właśnie taki, no, homofobiczny wobec innych osób. Tak, ale też myślę, że no w sumie jeszcze nie wiadomo, kim to dziecko jest, tak? I już od razu budujemy strach, tak, w stosunku do samego siebie. To jest taka jakby trochę autoagresja, tak, nawet, prawda? No, jakby, no, jednak wiele osób boi się ujawnić, tak? Kogo moi rodzice nie akceptują, tak? To na pewno jest bardzo trudne, a dla takiego dziecka tak to wyjątkowo. Myślę, że tylko ten coming out przed rodzicami jest często najtrudniejszy. Jednak tą więź budujemy, no, już od pierwszego dnia. I niezależnie, jak ci rodzice nawet wychowują dzieci, no to ta więź jakaś tam jest. I dlatego tak bardzo boimy się tych reakcji. No, ja mam sytuację ze swojego też otoczenia, kiedy rzeczywiście moi koledzy, którzy już mają, nie wiem, 30-40 lat, no są niewałtowani, że rodzicami się boją. Takie, ale czego się boisz? Jakby dać już samego samodzielnym facetem, jakby masz, możesz stanąć na nogi. No ja rozumiem, że zależy się na tych rodzicach, no ale czy nie lepiej zaryzykować i sprawdzić,
czy będzie lepiej po prostu, jak się będziesz sobą przy nim? Tak będzie miałem takie podejście do swoich rodziców. Pamiętam, że powiedziałem, że mamo, tato, jestem gejem, bo kazaliście, no jakby mówiliście, żebyśmy żyli sobie w zgodzie i prawdzie i szczerości, więc tak, no to dzięki pa. No nie były początki, nie były fajne, no były troszkę przerażeni i tak dalej, no a teraz dalej mnie wspierają, jak przychodzą na moje czy koncerty w Chórowocy z Gaudi, gdzie śpiewam, czy na Paradzie Równości byli, czy oglądali program, znaczy, no taka nie oglądała, mama oglądała program, czyli wczoraj jakby to nie lubi, jakby no, nie lubią, tak. Ale mama by nam dzwoniła do mnie po każdym odcinku i sobie krótkowała, co tam się wydarzyło, więc jakby to też się zmienia rzeczywiście. Dobrze, ja sobie też myślę o tym, bo wspomniałaś o samotności i wspomniałam sobie o tym, co wcześniej mówiłeś, o tym, że budujesz tą społeczność i również dzięki Instagramowi łączysz te społeczności, więc to też jest jakaś chyba odpowiedź na samotność. Tak, że właśnie takie dawanie tej bezpiecznej przestrzeni dla różnych grup naprawdę, no bo wiadomo, że są dzieciaki, no, które szukają jeszcze, szukają siebie. Jakby ja sam pamiętam, że kiedy miałem 11 lat, no to ja też nie wiedziałem jakby, co się do końca ze mną dzieje. Wtedy nie wiem osób, z którymi mogłem jakoś rozmawiać o tym. Książki to były jakieś pojedyncze, gdzieś amerykańskie i one były często takie jednak dość oderwane od tej rzeczywistości. No teraz już naprawdę tego jest dużo więcej, no gdzie się zwrócić, organizacje w każdym dużym mieście, w mniejszych miastach, jakby no w ogóle to właśnie działania w mniejszych miastach są dla mnie potem mega wielką odwagą, bo tutaj to właśnie, tak jak powiedziałem, no jakby jest jednak inna walka w różnych miejscach, jakby wciąż to jest walka, bo wciąż nie jest tęczowo aż tak, jak mogłoby być, no ale czasem charakteryzuje się większą odwagą, bo no bo w innej miejscowości ta widoczność tych osób, ostracyzm społeczny może być na wiele, wiele gorszy. Więc wiadomo, jak się nazywasz, prawda? A w Warszawie jesteś anonimowy jednak w większości. To jest. No tak, nie mówię o tobie. Tak? Nie, żartuję sobie, ale nie wiem, może w jakiś... Mówię o sobie. Nie, ale czy żartuję, ale jakby jednak wiadomo, że no, mimo wszystko w środowisku jakimś konkretnym, no to Gdzieś to jakby się rozpoznaje osoby różne. Ale jakby dla mnie jest super to, że ja rzeczywiście jestem rozpoznawany ze swojej takiej działalności aktywistycznej, czy nawet, nie wiem, tak jak był program. I to do dzisiaj minął tyle lat, więc myślę, Boże, że ludzie pamiętają, ale gdzieś tam pamiętają rzeczywiście. I mówią, że super, będą twoje działania, edukację, że co tam wydałeś innym o właśnie tematach LGBT w programie. I to jest dla mnie najcenniejsze. Kiedy dostawałem wiadomości od matek, ciotki, jej dostałem, która właśnie mówiła, że wydaje mi się, że to w mojej rodzinie jest chłopiec, który jest gejem, jak mogę mu pomóc. No i to jest super, to się wiecie, nie wiem jak pomóc, bo jakby nie wiem, ale mówię, no skontaktuj się z i prowadzę organizację jakby lokalną, z którą można jakby już na pewno profesjonalnie gdzieś tam porozmawiać na takie tematy. To też jest ważne, tak? Dobrze, może jest jakieś pytanie, które chciałbyś, żebym ci zadała? O, żebyś ty mi zadała. Co przede mną? O, co przed tobą, Maćku? No, czerwiec się dopiero zaczął, więc rzeczywiście już się skończy, bo się tyle dzieje. Ale to są takie super działania, że jakby potem będzie mi smutno, że się skończyły. No tak. Ale właśnie będą też prowadzę queer quizy. I to jest dla mnie też taka forma uczę bawiąc, bawię ucząc, bo jednak one są często o kulturze, o jakichś takich luźnych, przyjemnych tematach, ale jednak wplatam tam jakieś tematy typu aktywizm, zdrowie, życie społeczne, polityka i tak dalej. I widzę, że te quizy cieszą się naprawdę popularnością. Robię je tylko w Warszawie, ale i we Wrocławiu regularnie. Wtedy też robiłem quiz w Poznaniu. Więc fajnie. Zresztą w Warszawie mam 3 w czerwcu quizy, więc te pytania muszę ułożyć, to jest, żeby były ciekawe rzeczywiście, a nie jakieś takie wymień kolory tęczy. Widzę, że i tak patrzysz na to z ekscytacją, a nie z strachem. Nie, tak, że będzie super, jakby jutro właśnie jutro do Wrocławia ten sprowadzić. Spacery, koncerty chóru, ale super jest to, że prowadzę 2 spacery rzeczywiście w tym miesiącu.
we współpracy z instytucjami miejskimi w Warszawie. Bo jeden z partii prowadzę z Domem Spotkań z Historią, który będzie tak bardziej skoncentrowany na aspekcie historycznym tej Warszawy i osobach, które tutaj żyły, społeczności, między innymi doktora Zofia Sadowska, która jest dla mnie w ogóle świetną ikoną, jeśli chodzi o feminizm i taką otwartość na 100 lat temu na bycie lesbijką. Kto to widział? Kiedyś tego nie było, mówią, ale jednak było. Maria Konopnicka, wszystko przyjaźniła z Marią Dulębianką, były przyjaciółkami, tak jak powiedzą oczywiście. Czy wiele jakby innych postaci. Ja wiem, że pierwszeństwo w ogóle się przyjaźnię z Lulą na Polaka i pamiętam, że weryfikowałem te wiadomości, które gdzieś tam opowiadałem turystów, typu Lula, czy naprawdę w tym parku działy się takie rzeczy tam w latach 80. Ona mówi, działy się, okej, już więcej nie chcę wiedzieć, jakby mam potwierdzone. Potwierdzone informacje. Tak, że ja to z książki gdzieś wyczytałem, ale rzeczywiście, więc i takie myślę właśnie, bo to jest spacer, gdzie potem jakby nie to, że widzimy, nie wiem, zamek, pałac, pomnik, to są pomniki, ale jakby nie konkretne miejsca chwilowe, tylko jednak jakaś narracja wokół jakby Warszawy, wokół miejsc. Ja tak to stworzyłem, że się trzyma kupy i czekam, jakby czekam, aż w końcu będzie Queer Muzeum w Warszawie i będę mógł tam kończyć swoją trasę, bo już tam za mną ustaliłem, że tam będzie koniec trasy i potem turyści, turystki będą mogły kontynuować swoją edukację tutaj lokalną. Ale to rzeczywiście tak daje energię. Szczególnie kiedy widzę, że ktoś mówi, ja chcę wrócić do Warszawy, ci z osoby z zagranicy. Więc zapraszam na spacery, A no i drugi spacer z Teatrem TR Warszawa. I super też jest to, że będzie tłumaczony na polski język migowy. Więc to też jakby świetnie, że mogę dotrzeć do jeszcze grupy, która jakby wewnętrznie jakby jest Fundacja Cicha Tęcza, która jakby osoby LGBT głuche zrzesza. I też do nich mogę dotrzeć. Mam nadzieję, że kilka takich osób przyjdzie do mnie na spacer, bo no, tak jak mówię, no, im szerzej jakby mogę mówić i edukować i nie tylko, że edukuję, ale po prostu mówić. Jakby czy ktoś z tego coś wyciągnie, to już jego jest sprawa, ale coś tam. No fajna coś wyciągnie. Boże. Dobrze. Zapraszam na spacer. Ja jestam zachęcona. Na moim Instagramie Maciek Przygoda można znajdować informacje o spacerach. No i jeszcze na Queer Szawa, profilu o wydarzeniach queerowych w Warszawie. Ja postaram się być. Dobrze. Jest kilka terminów, myślę, że tu już sobie dopasujesz. Super. I słuchaj, takie mam ostatnie pytanie. Jaki jest twój przekaz na Pride Month? No, ja lubię w ogóle takie sztampowe rzeczy i jakieś takie naprawdę nie mówią, o nie, bo jak coś jest banalne, to jest złe. Nie, jakby dla mnie coś, co jest banalne, nie musi być złe. Ja lubię takie banalne, bądź sobą, albo kochaj siebie. Ja myślę, że jak kochamy siebie, zaakceptujemy siebie, to już potem pójdzie łatwiej z otoczeniem i z tymi osobami wokół nas. Cały czas to mówię, ale taka była ta rozmowa, dziękuję. O, dziękuję ci bardzo. No. Mam cię ochotę przytulić, mogę? Dzięki. No, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.